Wielki z gruba, potocznie nazywany staw w Niezdrowicach, niegdyś tętnił życiem. Z czasem został zapomniany. Mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i odnowić to miejsce. Tutaj było miejsce, gdzie wszyscy uczyli się pływać, małe dzieci. To był plac zabaw duży, wodny oczywiście. I inicjatywa powstała z tego, żeby to jakby odświeżyć, odnowić, wrócić wspomnieniami i żeby po prostu to miejsce znowu na nowo żyło. Przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na sprzątanie i koszenie. Akcję zaangażowało się wielu mieszkańców Niezdrowic. Jak najbardziej dobry pomysł. Będą ludzie mieli przede wszystkim gdzie przychodzić i odpoczywać, będą mieli też o co dbać. Bardzo dobra inicjatywa. Wydaje mi się, że to miejsce będzie wykorzystane nie tylko dla nas mieszkańców, tylko dla innych, między innymi rowerzystów, z innych wsi ludzi, czy wędkarzy. W Niezdrowicach mamy wybitnych społeczników, którzy w tym roku zaangażowali się w bardzo dużo projektów, między innymi Prymicję, w konkurs Piękna Wieś Opolska. No i teraz tak naprawdę wieńczą dzieło w tym roku, reaktywując KIS Grubę, czyli miejsce, można powiedzieć, zapomniane i miejsce, o którym tak naprawdę bardzo dużo mieszkańców nawet sąsiedniej miejscowości nie wie. Odłowiono ryby i spuszczono wodę ze zbiornika. Teraz przyszedł czas na czyszczenie terenu. Ostatni etap przygotowań pod wjazd dużej koparki, która będzie to wszystko tutaj czyściła, odmulała i zajmujemy się już później tylko zagospodarowaniem, czyli równaniem terenu, dowozieniem jakiegoś piasku, nową zaporę tutaj musimy zrobić, żeby zastawkę taką, żeby ta woda nam się trzymała. W latach swojej świetności staw służył mieszkańcom jako miejsce wypoczynku. To właśnie na KIS Grubie rodziły się pierwsze miłości. To jest moje dzieciństwo. Tutaj od wielu lat, jako dzieci w wieku tam powiedzmy młodzieńczym, uczyliśmy się tu. Ja się to nauczyłem osobiście pływać i myślę, że większość mieszkańców Niezdrowic, którzy są w moim wieku i starsi, nauczyli się tu właśnie pływać. Bardzo dużo jest miłosnych wspomnień tutaj w tym miejscu. W pracę na stawie włączyło się około 20 osób, które regularnie spotykają się co weekend. Są chętni, przychodzą jeden tydzień, inni przychodzą kolejny tydzień, inni przychodzą, kto tylko jak może, to przychodzi i pomaga. Mieszkańcy zebrali już część środków na remont stawu, lecz brakuje im jeszcze około 10 tysięcy złotych. Własnymi siłami udało nam się pozyskać w konkursie Piękna Wieś Opolska za trzecie miejsce 8 tysięcy złotych, w Fundacji Santandera 10 tysięcy, więc już mamy 18. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i uda się zebrać potrzebne środki, prace przy KIS Grubie mogą zakończyć się w połowie przyszłego roku.